Słuchajcie, robimy dzisiaj wyjątkowe zamieszanie i hałas. Nudna niedziela się zapowiadała. Padało, a tutaj zobaczcie. Masa ludzi, fajna impreza, fajne granie. Degustujemy soczki jabłkowe, jak wiesz, jest to polska Viagra. Korzystamy przede wszystkim z energii tych młodych ludzi, którzy tutaj eksplodują po prostu muzyką. Piękne miasto. Byłem tutaj 4 lata temu, może trochę dłużej. Bardzo się zmieniło. Ja nie wiedziałem, że tu jest tyle energii, tyle mocy, tyle młodych ludzi, chętnych. Pada deszcz, a wszyscy rzucają frisbee. Bardzo mi się to miasto podoba, tym bardziej, że jechaliśmy tutaj 59 minut. Nasz soczek smaczek z Doliny Radomki sprawdza się w różnych sytuacjach. Tak jak pan wspomniał, orzeźwia piłkarzy, siatkarzy. Uczestniczył również na turnieju karate, sprawdza się również na pielgrzymce do Częstochowy. Często piją go dzieci, sprawdza się w przedszkolach, we wszystkich domach uważam. Także coraz więcej mamy klientów i odbiorców naszego soku. A my się cieszymy, że możemy go produkować dla mieszkańców Radomia i okolicy. Radom był w latach 30. potęgą rowerową. Tak naprawdę nie dużo osób o tym wie, ale po prostu zdeklasowaliśmy wszystkich. Była to fabryka, która masowo zalała Polskę i świat, można powiedzieć, rowerami. Warto o tym przypominać, no właśnie, choćby na antenie czwórki. Oczywiście, jest to naprawdę tak barwna historia i tak jak mówię, niewiele osób o tym wie. My jesteśmy po to, żeby o tym mówić, pokazywać i bawić się. Nie zajmujemy się offroadem, samochodami terenowymi, całą tą otoczką. Znaczy, rozumiem, że w Radomiu także mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o takie pasje. Dokładnie tak. Klub działa od bardzo dawna. Było organizowane dosyć dużo imprez. Dysponujemy na terenie Radomia przy trasie 7 torem offroadowym, chyba jedynym miejskim torem offroadowym publicznie dostępnym w Polsce. Tyle zieleni, tyle energii, tyle fajnych miejsc, żeby poimprezować, kawiarni i fajni ludzie, dla których warto przyjechać. To nasza energia jest przekuwana teraz w odbiorniki w całej Polsce, a może nie tylko, i ludzie usłyszą o Radomiu tak pozytywne rzeczy, bo my jesteśmy pozytywni.